Witam Państwa serdecznie po raz kolejny z zamku Karpniki, który się po niemiecku nazywał Schloss Fischbach. Naszym gościem jest profesor Grzegorz Kucharczyk. Będziemy kontynuować naszą rozmowę o rodzinie Hohenzollern i o książce profesora zatytułowanej Hohenzollernowie, takiej monografii rodzinnej. Siedzimy sobie w sali gwiaździstej, bardzo pięknej, i porozmawiamy teraz o czasach trochę wcześniejszych, to znaczy o tym, o czym się raczej mało mówi, a to ze względu na rozmaite polskie sentymenty, czyli o Niemcach i Francuzach w epoce napoleońskiej. Prusacy wojnę z Francuzami, wojnę z Napoleonem traktowali jako wojnę wyzwoleńczą. To była... Tak zwany Befreiungskrieg. Aha. Ale to już ta ostatnia faza tej wojny, czyli ta, która rozpoczyna się właściwie wraz z klęską Napoleona w Rosji w 1812 roku. A pierwsza część tej rozgrywki to przypada na rok 1806 i kończy się, jak wiemy, dramatyczną klęską Prus. Podwójną. Podwójną. Jednego dnia Wielka Armia Napoleońska rozgramia, no, wydawało się do tej pory niezwyciężoną pruską armię, tą, którą kiedyś stworzył Fryderyk II. W bitwie pod Jeną i Auerstedt armia pruska zostaje rozgromiona w dwóch toczących się jednocześnie bitwach. Ale za tym idzie całkowity upadek morale. Prawda? Dochodzi do tego, że wielkie twierdze z kilkunastotysięcznymi załogami, tak jak Magdeburg na przykład, czy cała linia twierdzy pruskich na linii Odry, Głogów, Kostrzyn, one poddają się właściwie bez walki, niekiedy nawet regimentom jazdy francuskiej. No więc mamy do czynienia rzeczywiście z takim załamaniem się całego państwa. Król Fryderyk Wilhelm III wraz ze swoją żoną Luizą, i to jest ten jedyny okres w historii Prusji, dynastii Hohenzollernów, gdzie bardziej królowa, żona króla z dynastii Hohenzollernów wybija się na pierwsze miejsce i staje się właściwie już z biegiem czasu taką figurą niemalże legendarną w całej legendzie domowej Hohenzollernów. Potem wraz z takim rozwojem propagandy nacjonalistycznej uprawianej przez liberalnych historyków niemieckich staje się tak zwaną pruską Madonną, królowa Luiza właśnie. I wtedy oni schraniają się w ostatnim takim niezajętym jeszcze przez wojska francuskie, ale już zajętym przez sojusznicze wojska rosyjskie zakątku monarchii, czyli w Prusach Wschodnich. Schraniają się tam, natomiast armia pruska staje się armią de facto sojuszniczą. Tak, francuską. Tak. No, Francja narzuca rzeczywiście drakońskie warunki pokoju w monarchii pruskiej. To jest pokój w Tylży, 1807 rok, na mocy którego między innymi powstało Księstwo Warszawskie. Ale no, dla nas to jest oczywiście powód do jakiejś radości, no bo przynajmniej część zaboru pruskiego jest oderwana od Prus. Mm-hmm. Natomiast Prusy są obłożone wielką kontrybucją do czasu, której do momentu jej spłacenia tam będą stacjonować w tych strategicznych twierdzach wojska francuskie. A z drugiej strony no, są zmuszone do tak zwanego udziału w systemie napoleońskim, to znaczy bycia już potem sojusznikiem oficjalnie Francji w kampanii rosyjskiej 1812 roku, w tej wielonarodowej, wielkiej armii, która ruszyła latem 1812 roku na Rosję. Jeden z kontyngentów to jest kontyngent pruski. I ten kontyngent zmienia zdanie w pewnym momencie, prawda? Tak. Konwencja w Taurogach pod koniec 1812 roku podpisana przez generała Yorka zu Wartenberga, pruskiego generała, który no, samodzielnie podjął tą decyzję. Konwencja w Taurogach polegała na podpisaniu właściwie umowy sojuszniczej między wojskami pruskimi a rosyjskimi. Jeszcze zanim oficjalne tak zwane czynniki polityczne w Prusach, czyli król Fryderyk Wilhelm III podjął decyzję. Co prawda król Fryderyk Wilhelm III znany był z tego, że jego proces decyzyjny był równy sile spokoju, więc trochę trwał. Natomiast tu rzeczywiście potem właśnie w tej tak zwanej oficjalnej pruskiej historiografii tworzonej już w Rzeszy Niemieckiej, tej Zjednoczonej, to obrosło w legendę, że to jest początek właśnie tego wyzwalania się Prus, a w ogóle całych Niemiec spod władzy Napoleona. To się zaczęło, o ile pamiętam, w czasie oblężenia Rygi.
Tak, no to jest, bo ten korpus się cofał no, wraz z tą resztką Armii Napoleońskiej i Prusacy, no, można powiedzieć, też mieli najbliżej do siebie, no bo Prusy Wschodnie już były bliziutko. Prawda? I tutaj rzeczywiście postawa Prusaków była istotna, no bo oni byli właściwie tym pierwszym takim elementem sypiącego się systemu napoleońskiego. Potem zaraz doszła przecież Austria, też zmuszona no, przynajmniej do tak zwanej życzliwej neutralności wobec wojny Napoleona z Rosją. I ona też szybko dołącza się do grona wyzwolicieli Niemiec pod francuskiej okupacji. I rzeczywiście no, wtedy, można powiedzieć, w latach 1812, ale de facto to jest 1813-14, Prusy w jakimś sensie zbierają też plon no, tego wysiłku reformatorskiego, który podjęły po 1806 roku po klęsce w wojnie z Napoleonem. No bo jak słusznie się mówi, że niektórzy piszą w historyce, że na początku był Napoleon, gdy chodzi o historię XIX wieku w Niemczech. Bo trudno znaleźć polityka, który by poczynił przed Bismarckiem położył tyle zasług na rzecz zjednoczenia Niemiec jak Napoleon. No bo jeżeli popatrzymy i też warto spojrzeć ponad czy poza taką wąską, tak zwaną podręcznikową wersję dziejów zjednoczenia Niemiec w XIX wieku. Otóż ono zaczyna się właściwie z chwilą wejścia wojsk Republiki Francuskiej do Nadrenii. Jest 1792-93 rok. Nadrenia, która była do tej pory konglomeratem różnych państwek, elektoratów duchownych, wolnych opactw, wolnych miast, ona no, jest skomasowana, po prostu jako całość włączona do Republiki Francuskiej, która tworzy tam departamenty, oczywiście odwzorowując cały rewolucyjny model administracji, czyli centralizm i unitaryzm. I potem wraz z postępem na przykład wojsk republikańskich, no wtedy jeszcze generała Napoleona Bonaparte, czy to w Austrii, czy w Italii, w południowych Niemczech, ta cała sytuacja w Rzeszy Niemieckiej, która właśnie była taką w sensie politycznym próżnią, mozaiką kilkuset różnych bytów politycznych, ona się zmienia. Krótko mówiąc, kiedy w 1803 roku pojawiają się tak zwane przesunięcia terytorialne w Rzeszy Niemieckiej związane z rekompensatami dla władców niemieckich, którzy utracili swoje posiadłości na rzecz Francji, które były po zachodniej stronie Renu, to w praktyce oznaczało zniknięcie naprawdę kilkudziesięciu bytów politycznych, głównie elektoratów duchownych. Wtedy rzeczywiście ten tak zwany element katolicki w Rzeszy już ulega powoli destrukcji, a kto zyskuje? No najwięcej zyskują Prusy Hohenzollernów, które rzekomo dostały rekompensatę. To jest tylko w cudzysłowie rekompensata, ponieważ one dostały o wiele więcej niż utraciły. Bo posiadłości pruskie przed rewolucją francuską na zachodnim brzegu Renu są drobne. To jest tam księstwo Jülich i Kleve, drobne terytorialne państewka. Natomiast dzięki tak zwanym rekompensatom terytorialnym podjętym przez Sejm Rzeszy w 1803 roku, one zyskują bardzo dużo w obszarze środkowych Niemiec i terytorialnie zyskały wiele więcej niż utraciły. Ale tworzy się komasacja terytoriów. Potem przychodzi Napoleon i w 1806 roku właśnie po rozgromieniu Prus co robi? Tworzy Związek Reński. Czyli właściwie zachodnie i środkowe Niemcy zjednoczone w jednym bycie. Jest Królestwo Westfalii zrobione specjalnie dla brata Napoleona, który lubiał kąpać się w szampanie, książę Hieronim Bonaparte. I mamy w związku z tym taką kroczące jednoczenie, kroczącą unifikację w sensie politycznym. I tutaj rzeczywiście, co jest też charakterystyczne, Austrii jest coraz mniej w Niemczech. No tak. Tej katolickiej Austrii, Habsburgów jest coraz mniej. Natomiast Hohenzollernowie, chociaż oni ponieśli ciężką, bolesną klęskę w starciu z Napoleonem, gdy chodzi o ich posiadłości niemieckie, utrzymali całkowicie swoje posiadłości niemieckie. Oni utracili tylko ziemię na wschodzie. Czyli doktryna francuska, doktryna rywalizacji z Austrią, wypychania Austrii na wschód,
no, zaowocowała tym, że no, wyhodowali sobie Francuzi potwora, który ich potem no, prawie że pochłonął. Tak? I jeszcze mu przygotowali grunt, tak? Jednocząc zachodnie Niemcy, unifikując je i ułatwiając najgorszą w zasadzie robotę, tak? Czyli wystąpienie zbrojne przeciwko swoim, tak? Bo do tego by pewnie doszło, gdyby trzeba było jednoczyć Niemcy bez tej wstępnej obróbki francuskiej. Tak jeden myślę. I drugi Bonaparte, Napoleon I, Napoleon III, to poczynili naprawdę wielkie zasługi, pomniki stawiać im w Niemczech. W każdym mieście. Na rzecz zjednoczenia, ponieważ Napoleon I komasował te terytoria, albo wymuszał ich komasację, a Napoleon III przez swoją polityczną głupotę tylko ułatwiał grę Bismarckowi. No w każdym razie efekt był taki, że tak jak pan mówi, u wschodnich granic Francji coraz mocniejsze były Prusy. Coraz mocniejsze były Prusy i rzeczywiście rola polityki francuskiej, to znaczy tej polityki rewolucyjnej, bo Napoleon był dzieckiem rewolucji, jest taka, że rzeczywiście jeżeli rewolucyjnym hasłem była walka o prawa uciśnionych ludów i narodów, no to najwięcej z tego skorzystali uciskani Niemcy. W miejscu, gdzie siedzieliśmy poprzednio, czyli w tej sali, gdzie są portrety, był też portret Clausewitza. To ważna postać. Tak, no traktat o wojnie Clausewitza jest do dzisiaj, jak wiadomo, czytany i omawiany w szanujących się akademiach wojennych, typu West Point i inne. I to jest oficer, który należy do całej tej grupy reformatorów armii pruskiej po 1806 roku razem z Gneisenauem, Scharnhorstem, którzy, chociaż właściwie większość z nich nie pochodziła czy nie urodziła się w granicach Prus, no to jednak oni, tworząc na przykład ten system Landwehry, oni przyczynili się do obejścia tych ograniczeń, które nałożył na armię pruską Napoleon. To znaczy Napoleon pilnował, żeby Prusacy szybko nie odbudowali swojej siły militarnej, no więc oni zrobili ten system Landwehry, szkolenia właśnie cywilów, to oczywiście sprzyjało ideologii liberalnej potem, bo warto przypomnieć, że liberałowie pokłócili się z Bismarckiem, to był taki epizod ich kłótni w latach 60. XIX wieku, dlatego że Bismarck, chcąc zreformować pruską armię, stwierdził, że Landwehra to już jest przestarzałe, trzeba po prostu zawodowych oficerów i normalną armię stworzyć. Natomiast no, tu Straż Obywatelska i no, wiadomo, ale za dużo nie wymagajmy od liberałów, gdy chodzi o realizm. Natomiast Clausewitz to jest właśnie jeden z najbardziej znanych oficerów pruskich tego pokolenia reformatorów, bo Prusy po 1806 roku wchodzą w ten okres całego szeregu reform, które od nazwisk ministrów, którzy to firmowali, nazywamy reformami Steina i Hardenberga. To była rzeczywiście w pewnej części oczywiście dopiero zainicjowanie reform, gdy chodzi na przykład o uwłaszczenie, ale zniesienie poddaństwa osobistego chłopów, reformy miejskie, cały ciąg rzeczywiście reform administracyjnych, no i reformy wojska. Trzeba zresztą powiedzieć, że te reformy, jak gdyby narzędziem koniecznym do przeprowadzenia tych reform, to była monarchia. Bez woli ze strony pruskiej monarchii, kolejnych królów z dynastii Hohenzollernów, te reformy by się nie udały, ponieważ na przykład, gdy chodzi o reformy w miastach, to wiele miast nie życzyło sobie reformy polegającej na zniesieniu przymusu cechowego. Do króla córusz napływały petycje mieszczan, że no niech wasza królewska mość zważy na to, że nagle pojawiają się jacyś partacze i oni muszą konkurować z ludźmi, którzy nigdy do cechu nie należeli. Należeli, tak. No, a obecność partaczy to tańsza produkcja, prawda, i tańszy towar na rynku, więc to ważne kwestie. Czy ja źle pamiętam, czy Clausewitz służył w armii rosyjskiej? No miał taki epizod, tak jak zresztą minister, jedna z czołowych postaci ruchu reform, minister von Stein, też był przecież na służbie swego czasu cara Aleksandra I, więc... Ale jakoś się z tego uwolnił i... Zważywszy na ścisłą wspólnotę interesów dynastii Romanowych i Hohenzollernów wtedy nie było to długo trudne. Później, no to była rzeczywiście taki przepływ kadr. Klęski pod Jeną i Auerstedt uśpiły czujność, możemy tak powiedzieć. Uśpiły czujność i Prusy mogły sobie powolutku rosnąć, reformować się, zmieniać.
bogacić, aż doszły do tego momentu, w którym nastąpiła eksplozja. Może powiedzmy coś o tym okresie pomiędzy wojnami napoleońskimi a połową XIX wieku. Tak, to jest taki okres, chociaż on obejmuje ponad 3 dekady, to w sumie jest najmniej chyba znany, no właśnie, jak popatrzymy na dzieje monarchii Hohenzollernów, bo to jest rzeczywiście czas takiej, używając języka klasyka pierwotnej akumulacji kapitału, nie tylko tego, że powiem, stricte ekonomicznego, ale przede wszystkim kapitału politycznego i tego, co w dzisiejszej politologii nazywa się soft power, czyli pewnego takiego miękkiej siły, wizerunku, bo wtedy, zaczynając od tego ostatniego elementu, po 1815 roku w Niemczech, rozdrobnionych ciągle politycznie Niemczech, to Prusy Hohenzollernów, rządzone przez rzeczywiście bezbarwną postać, jaką był Fryderyk Wilhelm III, stają się dla liberałów, ale także dla radykałów, jak nazywano wtedy demokratów, takim wzorcem, punktem odniesienia, no bo na pewno nie mogła nim być Austria Habsburgów, no jak katolicka, no tak, wsteczna, zacofana Austria. Natomiast Prusy, ten nimb reform był rzeczywiście taką nęcącą przynętą dla wielu liberałów i demokratów. To po pierwsze. Po drugie, Prusy, chociaż rzeczywiście musiały mierzyć się z dyplomacją austriacką kierowaną przez Metternicha, a to był ważny gracz i bardzo, bardzo umiejętny gracz, no to jednak zagospodarowały pole, które Metternich zlekceważył. Taki światły umysł jak Metternich jednak zlekceważył gospodarkę. Znaczy, to bardzo dziwne, to lekceważenie, bo to pojawia się ten wątek, tak, że wybitne polityczne umysły nie znają się na kolejnictwie, nie rozumieją, dlaczego jeden karabin jest lepszy od drugiego i generalnie problemy techniczno-gospodarcze dla nich nie istnieją. No, ale dobra. Bismarck znał, podobnie jak jego pryncypał Wilhelm I, on też znał swoje ograniczenia, dlatego jego prawą ręką od spraw gospodarczych był bankier Bleichröder i on się znał na rzeczy. No. Natomiast Metternich o tym to zlekceważył i Prusy umiejętnie po 1817 roku zawierają cały cykl dwustronnych umów celnych z pomniejszymi państwami niemieckimi, które ostatecznie finałem jest utworzenie w 1834 roku ogólnoniemieckiego Związku Celnego, z wyjątkiem Austrii. Więc to jest wszystko pod egidą Prus i cała na przykład administracja celna, wzorce administracji celnej, które gdzieś obowiązują w Brunszwiku, w Bawarii, w Badenii czy w Hesji, one są brane z Prus. Więc te Prusy nie tylko tworzą ze Związku Niemieckiego, z którego wyłączona jest Austria Habsburgów, jednolity obszar celny, ale z drugiej strony de facto unifikują ciągle politycznie rozbite Niemcy poprzez właśnie unifikację administracji celnej, czy też na przykład administracji podatkowej. No i kolejna właśnie arteria łącząca Niemcy jeszcze przed połączeniem politycznym, a to, co zaczęło się właśnie w tym 30-leciu między Kongresem Wiedeńskim a Wiosną Ludów, to są koleje. Rzeczywiście kolej żelazna, która wtedy jest w obszarze monarchii Hohenzollernów tworzona głównie przez konsorcja, uwaga, uwaga, prywatne, staje się motorem zjednoczenia i idzie to wszystko w parze właśnie ze związkiem, rozwojem Związku Celnego, no bo przecież trudno, ale żyjemy w takich czasach, kiedy pewne abecadło gospodarcze trzeba przypomnieć. Kolej, krótko mówiąc, tworzy, czy bardzo pomaga tworzyć jednolity rynek wewnętrzny. Ten rynek nie jest już kolekcją izolowanych wysepek autarkicznych, różnych samowystarczalnych albo ograniczonej kooperacji handlowej, tylko tworzy się rzeczywiście ogólnoniemiecki rynek wymiany. I tutaj rzeczywiście te linie komunikacyjne, które na przełomie lat 20. i 30., gdy chodzi o połączenia kolejowe w Prusach, zaczynają się tworzyć, to jest ten krwioobieg nie tylko tego tworzącego się rynku ogólnoniemieckiego, ale także będzie potem podstawą dla działań politycznych, już nie mówiąc o wojskowych. Krótko mówiąc, jeżeli na Wyspach Brytyjskich kilkadziesiąt lat wcześniej kolej była takim pewnym wyrazem rewolucji przemysłowej, która miała miejsce wcześniej, to tutaj było odwrotnie.
ona była impulsem do rewolucji przemysłowej, do tego, jak to się ładnie mówi, przełomu industrialnego. Bo wtedy Prusy w sensie gospodarczym są jak gdyby w takim okresie przejściowym. Kończy się już ta epoka rękodzielniczej wytwórczości, prawda? Jesteśmy tutaj, w tym miejscu, gdzie tkaczy śląscy działali. Ale oni już wtedy wchodzą, mówimy teraz o latach 30., 40. XIX wieku, w tą fazę pauperyzmu. Są bunty tkaczy śląskich właśnie tuż przed Wiosną Ludów. Dlaczego? Dlatego, że kapitalizm już powoli zaczyna funkcjonować, ale jeszcze ten rynek nie jest na tyle stabilny, na tyle nie rozrósł się i okrzepł, żeby wchłonąć na przykład ludzi tak zwanych zbędnych, którzy nie zmieścili się w akcję uwłaszczeniową, która też się toczy wtedy w Prusach. Proszę zwrócić uwagę, niby mówi się o epoce zastoju w Prusach, ale ile zmian? Koleje, uwłaszczenie, rynek wewnętrzny, rynek celny. To jest wszystko, ma charakter rewolucyjny, dlatego rewolucja w Prusach w 1848 roku nie mogła się udać, bo ona już wcześniej zaistniała. No właśnie, zaistniała odgórnie, prawda? Rewolucyjna była dynastia. Niedaleko jest Jagniątkowo i willa Hauptmana, który napisał Tkaczy właśnie. Wybitny niemiecki pisarz, który współczuł ludowi prostemu, a w podziemiach miał basen, w którym pływał i różne dziwne rzeczy na sumieniu. No ale to armia radziecka wyzwoliła ten teren, oszczędziła go. I on sobie wyjechał do Niemiec i tam dożył spokojnie swoje dni, a tam jest dzisiaj chyba jego muzeum. Niemcy zjednoczyły się gospodarczo, zanim zjednoczyły się politycznie. Musiało być na to pozwolenie i to pozwolenie miało charakter antyaustriacki, prawda? I Francuzi, i Brytyjczycy, i wszyscy godzili się na wzrost potęgi Prus kosztem Austrii, bo Austria była katolicka, bo Austria była zagrożeniem dla Francji, pewnie też w jakichś aspektach dla Anglii, tak? I dla Rosji. I dla Rosji. Bałkany. No właśnie, i Bałkany. Więc trzeba było osłabić Austrię po to, żeby wzmocnić Prusy. No to jest bardzo ciekawe. To się udało, no ale konsekwencje były dramatyczne. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że proces jednoczenia gospodarczego był pierwotny w stosunku do procesu jednoczenia politycznego. I teraz, czy ci wszyscy ludzie, czy wybitni politycy, tacy jak Metternich i inni politycy francuscy, nie widzieli tego, że ten proces gospodarczy jest stokroć ważniejszy niż cała polityka? Jeżeli coś zajdzie na niwie gospodarczej, to już się tego nie odkręci. Jak już pociąg pojedzie, to już nie rozbiorą torów. Na początku lat 40. XIX wieku, parę lat przed Wiosną Ludów, zauważył to Metternich, ale już było za późno. On pisał do swoich posłów, czy do posłów austriackich w różnych monarchiach niemieckich, tam na przykład do Monachium, do posła austriackiego w Królestwie Bawarii, ale także do posła austriackiego w Berlinie z pewnym takim tonem skargi, że zaraz, co tutaj Prusacy zrobili, zaraz, jaki związek celny. Trzeba podjąć starania, żebyśmy my też weszli, no w tym celu, żeby rozwalić od środka. No tak, no. No ale pruska dyplomacja już dopilnowała, żeby to storpedować. On rzeczywiście na początku lat 40. się zorientował, uznał swój błąd, rzeczywiście poznał, że przegapił ważny proces, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że Prusy w tych pierwszych latach po Kongresie Wiedeńskim były traktowane w tym systemie tak zwanej pentarchii, czyli pięciu mocarstw, koncept pięciu mocarstw, czyli Rosja, Wielka Brytania, Austria, Francja i Prusy, no, było traktowane jako ten najsłabszy partner, ten młodszy kuzyn, który jest dopuszczony do tej kanapy, gdzie siedzi pięciu ważnych facetów, ale on lepiej, jest żeby siedział cicho. Tak, i poczekał, co starsi i mądrzejsi powiedzą. Więc lekceważono te Prusy, a Prusy rzeczywiście skrupulatnie budowały ten swój kapitał. Tak jak mówiliśmy, na wszelkich płaszczyznach. I kapitał właśnie ten polityczny, oddziaływanie, ten rzeczywiście to, co dzisiaj się nazywa soft power, a rzeczywiście ta złota legenda, czy jak to woli, biała legenda Prus, wtedy przyspiesza po 1815 roku. Prusy jako kraj wiecznie reformujący się, jako kraj otwarty na modernizację. I to zawsze rzeczywiście kontrastowano z tą zmurszałą, zacofaną katolicką Austrią. Jest taka książka, Prusy, kraj nieograniczonych możliwości. Mała Ameryka,
prawda? Osadnictwo w Wielkopolsce niemieckie i inne historie. Fryderyk Wielki, który mówił, że by Niemcy z Prus nie wyjeżdżali do Ameryki, bo on im urządzi Amerykę nad Wartą, prawda? I będą tam gospodarować. Wracając do naszych ulubionych liberałów, to w prasie liberalnej, narodowo-liberalnej na przełomie XIX-XX wieku w Prusach bardzo lubiono czynić porównania między ekspansją Amerykanów na tak zwany Dziki Zachód, a ekspansją Prus i niesieniu kultury przez Prusy na niemiecki wschód. No właśnie. I tu oczywiście ta figura Irokezów nad Wisły, o której mówił Fryderyk II, była odgrzebana. I nawet niektórzy twierdzą, że Karol May swoje powieści o Szorehancie i Winnetu i cały ten cykl z Dzikiego Zachodu to właściwie kopiował tak zwane Ostmarkenliteratur, czyli literaturę marki wschodniej tworzoną przez nacjonalistów niemieckich na potrzeby właśnie osadnictwa na wschodzie. Istnieje coś takiego jak literatura marki wschodniej? Ależ tak, Ostmarken normalne. Literatura naprawdę? Marki wschodniej, tak, na przełomie XIX-XX wieku, tak zwana Heimatliteratur, czyli literatura ojczyźniana, tworzona głównie przez pastorów ewangelickich, ale też świeckich autorów, którzy opisywali te dramatyczne losy osadników niemieckich na tym dzikim wschodzie, gdzie cała ta katolicka, polska, słowiańska dzicz ich otacza, a oni niosą tą wyższą kulturę. I kaganiec oświaty. Jak ci burowie w południowej Afryce. A tu polscy Zulusi w pióropuszach. Dokładnie, pojawia się nawet figura czarnego Polaka. Naprawdę? Tak. A to już o tym powiemy w sezonie czwartym. Nie, powiem. No szkoda, no. Witamy w sezonie szóstym. Literatura marki wschodniej pisana przez pastorów, ale czy jakieś konkretne tytuły? Tak, taką w cudzysłowie książką matką tego typu literatury jest powieść Gustawa Freitaga Soll und Haben. Soll und Haben to po niemiecku to jest winien i ma, to jak kupcy jak rubryki w księgach rachunkowych. I to jest właśnie książka, która ukazała się po raz pierwszy w 1855 roku. Autor Gustav Freitag to był jeden z redaktorów najbardziej poczytnego z liberalnych czasopism w Niemczech, Die Grenzboten. To był taki typowy dla ówczesnego wykształconego liberalnego mieszczaństwa niemieckiego, tak zwanego Bildungsbürgertum periodyk. I Freitag skonstruował taką powieść, która opisuje dzieje jednego z kupców, którzy wyruszają, można powiedzieć, w takim długim, wielkim treku z Wrocławia do Wielkopolski. I, ach! Tak, i tam natrafiają oczywiście na dzicz w sensie cywilizacyjnym i oni muszą na tym dzikim wschodzie dokonać pracy podniesienia kulturowego tego obszaru, ponieważ kompletna dzicz tam panuje, zarówno gdy chodzi o prowadzenie gospodarki, jak i o pewną kulturę polityczną. No i oczywiście jest Kościół katolicki, który sam w sobie jest elementem zacofania bardzo poważnym. I to jest powieść, która stała się bestsellerem, która doczekała się nawet po II wojnie światowej kilkunastu wydań w Niemczech, a przed 1914 rokiem kilkudziesięciu. W każdym razie doszło do tego, że niemalże była żelaznym takim punktem, gdy chodzi o prezenty dawane niemieckim dzieciom w czasie konfirmacji. Czyli to jest taki ewangelicki, protestancki odpowiednik bierzmowania. Nieźle. Soll und Haben. Czyli taki jak gdyby motyw polegający na tym, że przychodzą kulturträgerzy, którzy niosą na ten dziki wschód nową, wyższą, lepszą kulturę. I nieprzypadkowo autor tego rodzaju powieści, w tym przypadku Gustav Freitag, był mocno związany właśnie z tym ruchem liberalnym, który już w czasach Wiosny Ludów odkrył zasadę zdrowego egoizmu narodowego. Ale charakterystyczne dla liberałów oraz literatów niemieckich tego nurtu jest ignorowanie faktów, tak? Wchodzą do Wielkopolski i widzą tam rogalin, prawda? Bo rogalin już istnieje. Z tego co pamiętam, w tym kształcie, jakim go znamy dzisiaj.
No, są tam też inne rezydencje i są folwarki. Gospodarkę prowadzi się intensywnie. Nie ma tam żadnego zacofania. Ale nie ma mieszczaństwa. No, nie ma mieszczaństwa. Podkreślali, że dowodem zacofania cywilizacyjnego tych ziem polskich, które weszły w skład monarchii Hohenzollernów, jest to, że nie ma mieszczaństwa. I teraz taki mieszczanin z Wrocławia, który udaje się tam cywilizować te ziemię, zapełni tą lukę. Ale no, jak może ją zapełnić, bo żeby to musi się osadzić w mieście, a on na wieś przychodzi przecież, no więc to jest... Na wieś, ale zanim przyjdą kolejni, którzy... Ach, on ale... jest tylko tą wysuniętą forpocztą. Taka perspektywa odległa, że oni się tutaj zainstalują, a potem powstanie miasto. Wielki trek. No to jestem zszokowany. Ale właśnie, bo tam w ciągu kilkudziesięciu lat potem, zwłaszcza na przełomie XIX-XX wieku, gdy chodzi już o samą Wielkopolskę, bo co jest też specyfiką tej literatury Marki Wschodniej. Przypomnę, Marka Wschodnia była inaczej nazwa Wielkopolski w słownictwie tych nacjonalistów niemieckich z kręgów Hakaty czy Związku Wszechniemieckiego. Otóż cechą charakterystyczną tego rodzaju literatury było to również, że ona była tworzona głównie przez Niemców, którzy tam żyli w zaborze pruskim. Głównie to byli oczywiście Niemcy ewangeliccy, dlatego tam taka dość duża doza antykatolicyzmu jest w tej literaturze. I ona była przede wszystkim jak gdyby adresowana do kręgu czytelniczego tam właśnie. To znaczy oni nie mieli takich aspiracji, żeby wychodzić na rynek ogólnoniemiecki, tylko adresowali do odbiorcy niemieckiego w tak zwanej Marki Wschodniej. Czyli próbowali jakby utrzymać spójność środowiska, tak? Tak, ale zważywszy na takie płomienne deklaracje i apele Hakaty, żeby ludzie kupujcie te książki, kupujcie, kupujcie, no to znaczy było, że kiepsko schodziło. Że leży to wszystko. Ale to tak bywa niestety. Ale no, to świadczy o słabości tego, bo oni przegrywali przecież wojnę w Wielkopolsce. Przegrywali, mimo że nasz bohater naszego poprzedniego wejścia, cesarz Wilhelm II, co już jeździł po tak zwanej Marki Wschodniej, a to do Malborka, a to do Poznania po parę razy i ciągle tam powracał motyw, nie wolno opuszczać tych ziem, zapalam do Niemców. A Niemcy byli wtedy akurat w apogeum Ostfluchtu, czyli ucieczki z tych ziem. Stamtąd. No. W sensie oczywiście przede wszystkim nęciło ich to, że środkowe i zachodnie Niemcy były w sensie ekonomicznym o wiele bardziej atrakcyjne niż ten wschód. To tak a propos tego, co niektórzy twierdzą, że rozbiory Polski były czynem z gruntu modernizacyjnym, bo jednak rzeczywiście nie tylko geograficznie, ale i gospodarcze te rozerwanie ziem Rzeczpospolitej uczyniło z każdego z tych kawałków polskich ziem peryferię. Nie tylko w sensie tak geograficznym, ale i gospodarczym. Ale już dzisiaj chyba nie ma ludzi, którzy by twierdzili, że to są... To w Gazecie Wyborczej ktoś kiedyś napisał taką rzecz, ale potem to już ucichło, już dzisiaj takich rzeczy nie opowiadają. No ale nieważne. Szuryzmu nie brakuje. Szuryzm triumfuje. Szuryzm ma różne barwy. Z ukrycia. Pana. Szuryzm ma różne barwy. Wszystkie barwy szuryzmu. Film nakręcimy. Hakata przegrała, tak? Przegrała, to trzeba powiedzieć. Przez co? Hakata przegrała przez to, że to był, no, można powiedzieć oczywiście przegrała dlatego, że Niemcy przegrały I wojnę światową. Ale ona przegrywała już przed 1914 rokiem. Jak w ogóle generalnie ten cała polityka realizowana przez Berlin na tak zwanym niemieckim wschodzie, przez to przede wszystkim, że no, nie uwzględniała realiów. Realia były takie, że ludzie uciekali, ja mówię o Niemcach, uciekali ze wschodu na zachód. Rolnictwo, przede wszystkim właśnie te wielkie junkierskie we wschodnich prowincjach Prus, w tym także w Prusach Wschodnich, przeżywało taki strukturalny kryzys, to znaczy chroniczny kryzys. A z drugiej strony no, nie doceniono oczywiście też żywotności polskiej odpowiedzi w sensie organizowania się społecznego i gospodarczego. I Hakata, jak popatrzymy na przykład na jej skład w sensie zawodowym jej członków na początku XX wieku, to są przede wszystkim urzędnicy, w tym też oczywiście liczna grupa nauczycieli niemieckich, urzędnicy i pastorzy. Aha. Czyli organizacja państwowo-kościelna, tak? Tak, no, ale kościół no, ewangelicki też był oczywiście agentem państwa. No, tak.
Przerażające w tym wszystkim jest to, że liberałowie, tak? Ignorowanie realiów powoduje to, że niemożliwa jest komunikacja, tak? No bo to nie było tak, że Niemcy z Polakami w Wielkopolsce nie rozmawiali. Oczywiście, że rozmawiali, prawda? Natomiast no, ideologia zdrowego interesu narodowego tę komunikację uniemożliwiła, tak? A skoro uniemożliwiła i zdegradowała żywioł Polski do jakiegoś tam dzikusa, tak? No to, a potem przegrała, no to konsekwencją tego była likwidacja tego żywiołu polskiego, prawda? Co się zaczynało dokonywać w czasie II wojny światowej, bo oni tego wszystkiego przecież nie zapomnieli, tak? Tylko uznali, że skoro przegrali tę rywalizację, no to tym gorzej dla nas, prawda? Bo doktryna liberalna, doktryna hakatystów się nie sprawdziła, tak? No, no to ktoś musi za to zapłacić. To jest najbardziej, moim zdaniem, okropne w tej całej historii Prus. Ja nie mówię, że w historii dynastii, bo do dynastii mamy wszyscy jakiś tam sentyment. Albo zabawnie to traktujemy, albo serio, albo mamy tego Kossaka. Natomiast ten nurt właśnie tych urzędników, pastorów, ambicjonerów, podbijaczy świata, no, wyradza się później w zbrodnie II wojny światowej. No, tak było. Trzeba mieć świadomość, jeżeli mówimy już o tym kontekście, to że dla powstania na przykład dogodnego gruntu dla narodowego socjalizmu w Niemczech, najistotniejsze moim zdaniem były tak zwane idee 1919 roku. Czyli głęboko zakorzenione w świadomości tak zwanego zwykłego Niemca przekonanie, że Niemcy w 1919 roku zmuszone do podpisania traktatu wersalskiego zostały upokorzone przede wszystkim przez fakt powstania niepodległej Polski. No właśnie. Kwestia granic też oczywiście była istotna, ale była drugorzędna wobec samego faktu, że powstaje na wschód od Niemiec coś takiego jak niepodległa Polska. I to było rzeczywiście dla całej sceny politycznej w Niemczech, wtedy tak na przełomie 18-19 roku bardzo podzielonej, to akurat było wspólnym mianownikiem dla wszystkich. Od lewicy, typu socjaldemokracja, nawet komuniści, po tak zwany Deutschnationalen, czyli tak zwaną partię pastorów niemiecko-narodową. Doszło nawet do tego, że w czasie takiej kampanii przeciwko podpisywaniu traktatu wersalskiego latem 1919 roku prominentnymi członkami tej kampanii, która mówiła, że lepiej śmierć niż hańba, zamykają wielki naród w żelaznej klatce, byli na przykład przywódcy niemieckiego ruchu pacyfistycznego, którzy uważali, że to jest po prostu upokorzenie Niemiec, ale przede wszystkim dlatego właśnie, że powstaje niepodległa Polska. I to przekonanie o tym, że jacyś tam Polaczkowie, nieucywilizowani, czarni Polacy, którzy dopiero czekali na ucywilizowanie, tworzą własne państwo i to jeszcze kosztem takich rdzennie niemieckich ziem jak Wielkopolska i Pomorze, no to rzeczywiście budziło furię. Jak popatrzymy generacyjnie na takich ludzi jak Hans Frank i inni, którzy tutaj potem w okresie II wojny światowej robili niemiecką politykę na wschodzie, to jest to pokolenie właśnie 19 roku, którzy jeszcze nie przeszli osobiście przed I wojną światową, ale dojrzewali już w tej atmosferze takiej wielkiej krzywdy, która ich spotkała. To jest przedziwne, dlatego że no oni... To, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Niemcy biorą udział w tym ogromnym wyścigu ambicji, tak, politycznych. Czyli oni chcą być równi, najpierw Prusy, potem Zjednoczone Niemcy, oni chcą być równi Brytyjczykom, oni chcą być lepsi niż Francuzi, oni chcą wyeliminować Austrię i tak dalej. Natomiast Polska nie bierze udziału w tym wyścigu, tak? Czyli oni biorą udział w jakiejś grze, której my zasad nie rozumiemy, a oni uważają, że te zasady są powszechne i obowiązują wszystkich, tak? A skoro ktoś ich nie stosuje, no to musi niestety umrzeć, prawda? Tak to wyglądało. Więc teraz może już tytułem podsumowania, tak? Jakimi kryteriami dzisiaj kierują się politycznymi Niemcy i co zostało z tych ambicji niemieckich, które znamy z XIX i XX wieku? Z tych ambicji modernizacyjnych, liberalnych, postępowych. Czym oni żyją dzisiaj? Najkrócej mówiąc, na pytanie, co pozostało, odpowiedź brzmi wszystko.
No bo tak, ale ktoś może powiedzieć zaraz, a ci Hohenzollernowie. No przecież Angela Merkel nie jest z dynastii Hohenzollernów, oczywiście, to prawda. Natomiast w centrum Berlina kosztem wielu już chyba setek milionów euro wznoszony jest od podstaw Zamek Królewski Hohenzollernów, Stadtschloss, Zamek Królewski Hohenzollernów. Będzie kolejną wielką atrakcją turystyczną stolicy Zjednoczonych Niemiec. Jak wiemy, odbudowa Zamku Królewskiego w stolicy państwa nie tylko oznacza uzupełnienie krajobrazu miejskiego, za tym idzie jakaś idea. Idzie idea, natomiast ja się obawiam, że to się skończy tym, że tam będą apartamenty dla bogatych Arabów. I... Być może i będzie to wszystko zilustrowane fotografiami z wizyt cesarza Wilhelma II w Damaszku. Na przykład. Gdzie ogłosił się najlepszym przyjacielem świata islamskiego. O, to i taki epizod był. A propos Hohenzollernów. Wszystko jest możliwe. Wszystko się sprowadza do Hohenzollernów, jak się okazuje. No ale tak, no, mamy właśnie ten odbudowujący się zamek. Mamy nową wersję Mitteleuropy, która się nazywa, nie wiem, budowaniem nowego rdzenia Europy Zjednoczonej, teraz już z rozszerzeniem na wschód, gdzie Niemcy jako obserwator, a potem jako dyrygent Trójmorza będą chciały rozgrywać swoje interesy. Już oczywiście to robią, oczywiście wykorzystując inne środki. Więc jeżeli popatrzymy na te stałe interesy Niemiec, to one rzeczywiście są realizowane po tej dramatycznej przerwie w latach 1939-45 stale przez Niemcy, prawda? Bo rzeczywiście Hitler nie realizował polityki imperialnej, no imperium to jest, znaczy kontrola, a nie obdzieranie ze skóry, prawda? No tak. Co chciał i czynił po części Hitler. Natomiast no właśnie, Mitteleuropa to jest plan imperialny, prawda? Czyli dobra, Polacy, już was nie będziemy germanizować, będziecie mieli nawet swoje własne państewko z Uniwersytetem w Warszawie, ale będzie szklany sufit, nie więcej. No tak. To my tutaj wyznaczymy wam granice rozwojowe. Więc to była koncepcja Mitteleuropy, natomiast no, generalny plan wschodni Hitlera oznaczało wymordowanie wszystkich, przesiedlenie na wschód od Uralu, i taka była różnica między imperium a ludobójstwem. No właśnie. Jeszcze słów kilka o tym, czy Niemcy znają własną historię, bo my tu rozmawiamy dosyć żywo, ja staram się nadążyć. Jak przetłumaczymy te nasze rozmowy na język niemiecki, to poznają. Poznają, bo ja miałem kiedyś doświadczenie takie, że wyszło mi, że nie znają, ponieważ jeszcze w wczesnym okresie blogów tam komentowała taka niemiecka dziennikarka podpisująca się Oda. Bardzo się awanturowała zawsze z nami, ja też brałem w tym udział. I na przykład wytłumaczenie jej, że za Wilhelma II kanclerzem nie był Bismarck, tylko von Caprivi, przekraczało możliwości ludzkie, bo oni mają pewne rzeczy wdrukowane i koniec. I ja się obawiam właśnie, że oni mają jeszcze gorsze rzeczy wdrukowane i my się o tym wkrótce przekonamy, oby nie. No a propos znajomości, to warto sobie przypomnieć tą anegdotę, co opowiadałem o Hindenburgu. No i, tak. I wycieczce nauczycieli niemieckich szkół średnich. Hindenburg był ale Polakiem. Tu rzeczywiście jest, pod tym względem można powiedzieć, jest jakaś paralela z Polską, bo, a nawet chyba gorzej tam jest, gdy chodzi o znajomość historii, w tym przypadku historii Niemiec, gdy chodzi o Niemców teraz, na początku XXI wieku, bo rzeczywiście oni zostali poddani takim tak zwanym procesom reedukacyjnym po 1945 roku, co czyniły na przykład administracje okupacyjne państw zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. No a do tego doszło zwycięskie w swoim marszu przez instytucje edukacyjne pokolenie 68 no roku. Tak. To katastrofa zupełnie. Dzisiaj, że tak powiem, tam akurat mowa o Republice Federalnej Niemiec rządzi niepodzielnie w świecie akademii, tak ogólnie patrząc na świat naukowy, jak i w świecie edukacji, więc rzeczywiście ten proces nauczania historii, czy w ogóle wiedzy historycznej w Niemczech jest zastraszająco niski i rzeczywiście może być tak, że będą poznawać swoją historię przez pryzmat na przykład wielkich budowli w centrum Berlina. No to prawdopodobne. Jeszcze wrócę na chwilę do tych czarnych Polaków. O co chodziło z tymi czarnymi Polakami? To jest taki ciekawy wątek. Badacze, nawet badacze anglosascy tej literatury Marki Wschodniej znaleźli, że w opisach tak zwanych tubylców, czyli Polaków, przez autorów tejże literatury, przez niemieckich autorów tejże literatury,
na przykład skóra Polaków, w sensie opisu fizycznego, ona jest zazwyczaj, czy włosy, one zazwyczaj są odmalowywane jako czarne. Czarne włosy, jakaś ciemna cera, natomiast właśnie ten blondyn, osadnik, który przyjeżdża tutaj, żeby razem z swoją, że tak powiem, walorami fizycznymi nieść walory kulturowe, jest przedstawiany zupełnie na zasadzie kontrastu inaczej. No i oczywiście wrogiem wyższej niemieckiej kultury na tych ziemiach była kobieta, Polka. Polka była traktowana jako główne zło, ponieważ ona po pierwsze popycha księży katolickich do fanatyzmu, poza tym popycha swojego mężczyznę, męża do tego, żeby sięgał za broń, gdzie może i bałamuciła tych porządnych niemieckich mężczyzn, którzy przyjeżdżają tu na wschód, zakochują się i przechodzą na katolicyzm. To straszne, ale to jakie to jest pole do interpretacji teraz dla feministek, które powinny do tego natychmiast sięgnąć, to może coś przetłumaczymy z literatury Marchi Wschodniej. Trzeba będzie zrobić jakiś research i może przetłumaczyć, ale... Ja proponuję ubiegać się o jakiś grant europejski, na przykład wykluczenie kobiet polskich w obrazie upowszechnianym przez literaturę Marchi Wschodniej jako przykład maskulinistycznego, dominującego sposobu narracji. Szowinizmu i szuryzmu. Tak. A propos szuryzmu. Duchownych ewangelickich. A propos szuryzmu. Ja proponuję od lat kolegom, którzy zbierają punkty, bo teraz w nauce, proszę Państwa, najważniejsze są punkty, a najbardziej punktodajne czasopisma są z tak zwanej listy filadelfijskiej, a na niej prominentne miejsce zajmują pisma feministyczne, na przykład z Nowej Zelandii jakieś periodyki. I mówię kolegom, słuchajcie, chcecie mieć punkty, chcecie mieć grant europejski, napiszcie ciąg artykułów, na przykład pod tytułem Prawa czarnych lesbijek w monarchii Fryderyka II. Luz, od razu. Ktoś może powiedzieć uprzedzony, że przecież nie było czarnych lesbijek w monarchii Fryderyka II, ale od tego jest metodologia, żeby przejrzeć to milczenie jako wynik spisku białych mężczyzn, którzy oczywiście celowo zamilczali ten problem. A potem... Ileż punktów, ileż grantów, jakieś nowe perspektywy badawcze. A potem przebicie i położenie karty prawa czarnych lesbijek po Hajnego Medinie w monarchii Fryderyka Wielkiego. Na przykład. I kolejne punkty. Na przykład kolejne granty. Uszczegóławianie tego przecież można w nieskończoność. Niesamowite. Ale z tym, że kobieta jest wrogiem, to jest fantastyczne, że też jeszcze nikt tego nie ruszył. Chyba to musimy zrobić kolejny niemiecki numer nawigatora albo wręcz pruski numer nawigatora. Koniecznie. To by dopiero było. W ogóle w całej tej literaturze propagandowej, antypolskiej, która w Niemczech, zwłaszcza w Prusach w XIX wieku powstaje, pod takim szyldem właśnie, że Polacy to niższa kultura, my reprezentujemy wyższą kulturę. I nawet w takich motywach literatury tak zwanej, no nazwijmy to popularnej w Niemczech, to Polka jawi się rzeczywiście jako największe zagrożenie dla stabilności władzy pruskiej tutaj, bo mężczyźni, bo Polacy to są zazwyczaj traktowani jako wartogłowi, niestabilni emocjonalnie, mało zaradni, natomiast przeciwieństwem jest kobieta, Polka, prawda? No tak, jeszcze ten ksiądz na dokładkę po prostu, który wspominany w naszej wcześniejszej rozmowie wybitny Wielkopolanin Ludendorff, który pojawił się na początku XX wieku na manewrach pod Pleszewem w południowej Wielkopolsce. On potem w swoim liście, to był gdzieś mniej więcej 1910-1912 rok, i on w swoim liście zawarł takie spostrzeżenie, oczywiście pisał to takim tonem dramatycznym, że zauważył, że właśnie w tym rejonie Prus, czyli w Wielkopolsce, Niemcy bardzo szybko się wynaradawiają, a zwłaszcza ci, którzy żenią się z Polkami, bo zazwyczaj jak żeni się z Polką, to przychodzi na katolicyzm, dzieci są katolickie i on w międzyczasie staje się Polakiem. Tak, i jeszcze zmienia dietę przy tym. To już w ogóle. Proszę Państwa, myślę, że to nie jest ostatnia nasza rozmowa i że jeszcze się przy okazji historii Prus, historii Niemiec, historii dynastii spotkamy. Być może nie w tym pięknym pałacu, w tym pięknym zamku, ale na pewno w jakimś innym, bo zamków też pięknym, bo zamków związanych z historią Niemiec tak się składa, dzięki Wielkiej Trójce jest w Polsce sporo i jest gdzie pojechać. Na razie Państwa żegnamy, dziękujemy bardzo za uwagę, ale obiecuję, że wrócimy. We'll be back. Niebawem.